Witam wszystkich na 11. edycji najfajniejszej konferencji na świecie, jaką jest SQL Day we Wrocławiu. No, brawo dla wszystkich, nie? No, chciałem powiedzieć, że fajnie, że znowu zebraliśmy się w komplecie. Znowu tak naprawdę wyjściówki sprzedały się tak naprawdę wszystkie. No, przyjechaliście do nas z wielu krańców świata. Proszę zobaczyć, to nie jest tylko nasz kraj. Chciałem powiedzieć, że tu jakaś daleka północ też się pojawiła. Give big clap your hands to guys from Helsinki. We also have people from Netherlands. Dobra, mamy kogoś na południu. Sofia! Dobra, zobaczmy, może ktoś z Polski przyjechał, co? O, tutaj. Proszę bardzo. Busko-Zdrój, witamy! Jeszcze ktoś? Kalisz! Witamy, Kalisz! No, cieszy nas to niezmiernie, że przyjeżdżacie do nas z wielu krańców, że ciągle jesteście z nami. No, ale teraz pytanie. Kto tu jest w ogóle po raz pierwszy na SQL Day'u? Ła, jest trochę osób. No to się musicie tak naprawdę dowiedzieć, kto to zrobił i dlaczego to się dzieje, dlaczego tu jesteście i dlaczego będziecie tutaj tak naprawdę za rok. Tę imprezę zrobiła dla was taka mała organizacja, nazywa się Data Community. I chciałem powiedzieć, że po pierwsze, to już kiedyś, to ja się posłużę, że tak powiem, cytatem od mojego kolegi Pawła Potasińskiego. Nie jesteśmy żadną sektą. Jesteś, ale bierzemy od was pieniądze, tak. Podejrzane, nie? Więc tak, mamy już trochę doświadczenia. Te pierwsze chyba był Energy Lounge, coś takiego, nie, w Katowicach. No i potem potoczyło się tak naprawdę. Siedzimy tu już od dłuższego czasu we Wrocławiu, ale no, jest tak, że te nasze tak naprawdę codzienna praca, czy tam comiesięczna, to można nas zastać w wielu miastach Polski. Także rozejrzyjcie się, ci, którzy są pierwszy raz, rozejrzyjcie się dookoła. Może jednak jakiś oddział Data Community jest na przykład w waszym mieście albo całkiem niedaleko. No i można się przejść. Jesteśmy też częścią PASU, czyli taka organizacja światowa skupiająca profesjonalistów związanych z platformą Microsoftu. Z PASem robimy też parę imprez. Kto był ostatnio w Krakowie na naszej imprezie? Jest trochę. Robimy jeszcze jedną, o tym później. Ale oprócz tego, że robimy SQL Saturday'a, robimy też parę innych imprez. Bierzemy udział w takim czymś, co się nazywa Global Azure Bootcamp. Na początku to było tak, że dołączyliśmy się do tego, co było organizowane w Poznaniu przez Łukasza Grale, ale później dołączył do nas Tomek Libera, który zrobił to też w Krakowie. Także jeżeli chodzi o jakby stronę data, jesteśmy dość silni. Teraz tak, jeżeli nie wiecie, gdzie znaleźć informacje o nas, to wchodzicie po prostu na datacommunity.pl i tam są wszystkie sesje, które, wszystkie spotkania, które są, że tak powiem, zaplanowane i oczywiście te, które były. Śledźcie też nasz profil na Facebooku, bo tam wszystkie bieżące informacje są prezentowane. No i oczywiście jakieś Twittery, nie Twittery i tak dalej. Przede wszystkim, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zapiszcie się na Meetupa. Bo na Meetupie tam są ogłaszane i tam są też zapisy na wszystkie nasze spotkania, które dzieją się w różnych miastach Polski. I teraz tak, na pewno takiej fajnej imprezy nie byłoby bez naszych fajnych sponsorów. I chciałem tak naprawdę no, zaprosić ich tu po kolei, żeby się pokazali od takiej lepszej strony, czyli tak emphase dla wszystkich. I zapraszam przedstawiciela firmy TIDK.
przekazuję berło, a tu jest jakaś maszyna jeszcze. Sprawdź, czy działa. Halo? Jest! To może przedstaw nam się, Łukasz. Nazywam się Łukasz Grala, przyjechałem z Poznania. Witam wszystkich serdecznie. Mam chwileczkę, więc chciałem parę rzeczy dla Państwa opowiedzieć. Tak naprawdę my jako ludzie na świecie, istniejemy już bardzo długo. To są miliony lat. Nie wiem, czy Państwo się zastanawiali nad tym, jak to wszystko się toczyło, co się stało, że jesteśmy tu i teraz, że tu jesteśmy na tym SQLD-u, ale nie tylko to. To, że zajmujemy się tą informatyką, to, że zajmujemy się tymi rzeczami, ma jakieś podwaliny. Pierwszą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest technologia. Technologia, nad którą pracujemy nie od teraz, nie od 10 lat, nie od 100, tylko od milionów. Jak sobie popatrzymy na to, pierwsze narzędzia, które są datowane przez człowieka jakiegoś pierwotnego, czy jakkolwiek inaczej, ten homo sapiens by się wtedy nazywał, to są jakieś 3,5 miliona lat temu. Przez 3,5 miliona lat toczył się rozwój technologiczny naszego świata. Jakieś tak mniej więcej 4 tysiące lat temu pojawia się koło, przynajmniej tak twierdzimy, bo takie znaleźliśmy. Następnie mija następnych troszeczkę czasu, kolejne 2000 lat i zaczynają wymyślać narzędzia, które powstały w miedzi, w brązie. Kolejny 1000 pojawia się żelazo. I tak rozwijając te narzędzia upraszczaliśmy sobie życie, upraszczaliśmy sobie nasz stan, reorganizowaliśmy się, budowaliśmy różne rzeczy. Zwróćcie Państwo uwagę, jak to poszło strasznie w przeciągu czasu. Te miliony lat potrzebne na to, żeby rozwój technologiczny trwał i potem niesamowite przyspieszenie w ostatnich kilkuset latach. I następnie wymyślono węgiel, silnik spalinowy. Mamy do czynienia z pierwszą rewolucją przemysłową, którą mamy. Następnie kolejna rzecz, która się pojawia, elektryczność, która zmienia nie dosyć, że codzienność nasze życie, zmienia przemysł, zmienia to wszystko, co nas tak naprawdę otacza. Idźmy dalej. W międzyczasie ludzie zaczęli sobie upraszczać to życie, nie tylko narzędziami, które pozwalały lepiej i łatwiej wytwarzać rzeczy dnia codziennego, żyć łatwiej, dłużej żyć przede wszystkim, ale tak naprawdę zaczęliśmy się łatwiej przemieszczać. Pojawiły się pierwsze pojazdy z mniejszym lub większym sukcesem, bo tak zazwyczaj bywało. Pojawiły się też nowe technologie, nowymi technologiami, jak na przykład rentgen, który zaczął zmieniać tak naprawdę nasze możliwości od strony medycyny, od strony technologii. To szło jeszcze bardziej radykalnie. Jak sobie przyjrzycie, jak w następnych kilkudziesięciu latach rozwój technologiczny poszedł, jak pojawiły się pierwsze duże komputery, jak te komputery ewoluowały później w komputery osobiste, pojawiła się chmura i tego typu rozwiązania. W międzyczasie fizyka poszła tak do przodu, pojawiły się rozwiązania związane z bombą atomową, czy polecieliśmy w kosmos jako ludzkość w tym sensie. Ponoć chodziliśmy po Księżycu, a w tej chwili żyjemy w takich czasach, gdzie firmy tworzą już roboty. W wielu fabrykach te roboty pracują. Mamy do czynienia z rewolucją przemysłową trzeciego poziomu, czyli automatyzacją procesów, i to wielu procesów, zarówno takich procesów biurowych, jak i procesów właśnie, tak jak widzicie, roboty. Gdzie Boston pokazuje robota, który waży 120 kg, on potrafi biec, skakiwać na przeszkody, zrobić salto i wylądować na dwóch kończynach. Żyjemy na takich czasach, ta technologia się mocno zmienia. I co jest teraz ważne? Mając do dyspozycji technologię, nie jest jeszcze ten moment, który sama technologia w sobie nam coś daje. Ważne jest to, że my potrafimy z technologią być innowacyjni. Innowacja to jest kolejna rzecz bardzo ważna w tych czasach, o których mówimy, a szczególnie teraz, kiedy to tempo rozwoju, ta szybkość zmian jest nieporównywalnie większa niż przed laty. I teraz popatrzmy sobie na kolejne przykłady w cywilizacji, gdzie ludzie przypadkowo albo przez to, że w jakiś tam sposób odkrywali, wymyślili przez to jakąś naszą przyszłość. Odkrycie szczepionki, czyli przez przypadek ktoś wpadł na pomysł, że coś może pomagać, że kontakt z jakimiś tam bakteriami, substancjami czy z czymś pomaga nam w tym, żeby mieć odporność na dane choroby. Kolejna rzecz. Żarówka, ale żarówka nie jako coś, że ktoś odkrył, że to świeci, tylko wykorzystanie tego, że możemy z tego skorzystać. Komputer. IBM w latach 70. wypuszcza peceta, ale go wypuszcza w taki sposób, że otwiera to dla innych producentów. Napędza rynek, pomaga Microsoftowi wyjść z garażu z MS-DOS-em wtedy. I to są te sytuacje, które napędziły niesamowicie cywilizację, niesamowicie nasz rozwój technologiczny przez te wszystkie lata. I popatrzmy na następne firmy, które tak naprawdę dzięki temu, że w latach 50.
Było coś takiego, wojna, w cudzysłowie, taka zimna pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i wtedy Biuro Ochrony Rządu tak naprawdę z wojskiem amerykańskim stwierdzili, że zbudują specjalną sieć, ARPNET. Ta sieć ARPNET w latach 70. podłączyła wszystkie uczelnie amerykańskie, a następnie zaczęły do niego się podłączać wszystkie uczelnie światowe. I to były podwaliny internetu. Internetu, który my teraz na co dzień używamy. Kiedy my teraz podłączamy te wszystkie urządzenia, mówimy o Internet Things, to tak naprawdę w latach 70. wojsko amerykańskie udostępniło specyfikację TCP/IP. To spowodowało, że potem następne firmy potrafiły spojrzeć znowuż innowacyjnie na technologie, które dostają. Wymyślili swoje produkty Uber. Facebook stworzył nową potrzebę tak naprawdę z tym, co na co dzień w tej chwili korzystamy. Skype stał się alternatywą do telefonów, wtedy jeszcze ISDN-owych, czy jakichkolwiek innych, które istniały. Czy chociażby właśnie YouTube, gdzie publikujemy niesamowite ilości treści. Patrząc właśnie na telefony, na Skype'a, popatrzcie, jak też w ostatnich latach się to zmieniło. Jak kilkaset lat temu, jak pierwsze próby z jakimś telegrafem się odbywały, właśnie nie kilkaset, ale ponad 100 lat próby z telegrafem, a w tej chwili mamy tak naprawdę komputer jako telefon, który robi zdjęcia, który filmuje, który się łączy z wspomnianym Facebookiem i tak dalej. Do tego firma Apple, która na ten telefon spojrzała zupełnie inaczej, innowacyjnie, co spowodowało tak naprawdę inne podejście do produktów. Podobnie Tesla. Samochód jak każdy inny, samochód na baterię. To nie jest jedyny samochód na baterię, a samochód na baterię, który tworzy pewnego rodzaju ekosystem napędzający rynek, dającym coś kompletnie innowacyjnego. I ta innowacyjność była tą niesamowitą rzeczą, która powstała. Zwróćcie Państwo uwagę, że te wszystkie rzeczy ostatnio, o których innowacyjnych mówiłem, co robią? Generują dane. Dane. Dane, które nas otaczają, dane, których rośnie coraz więcej, danych, który przyrost jest ogromny. To, że się pojawiły urządzenia mobilne, to, że się pojawiła chmura, spowodowało niesamowitą ekspansję danych w otaczającym nas świecie. Jak się szacuje, w ostatnich 2 latach powstało 90% wszystkich danych, które istnieją, które mamy do czynienia. Zwróćcie Państwo uwagę, jak widać ilość danych analogowych, które powstały, czyli wszystkie książki, biblioteki, wszystko, co posiadamy w stosunku do danych cyfrowych, które nas otaczają. To jest taka skala właśnie tych rzeczy, które nas dotyczy i otacza tak naprawdę. I teraz jak sobie popatrzymy, oczywiście na rynku znalazły się podmioty, które potrafiły korzystać z tych danych. Czyli mamy firmę Spotify, czy mamy Netflixa, które żyją z tego, że dostarczają nam dane, tak? Strumieniowo dostarczają nam muzykę, filmy. To są firmy jak Amazon, Allegro i Buy, gdzie się znalazły w tym wirtualnym świecie, dostarczają nam produkty, dostarczają nam te produkty coraz lepiej. I co jeszcze te firmy zaczęły zauważać po jakimś czasie? Najpierw byli po prostu firmami, gdzie można było kupić coś, zamówić do koszyka, cieszyliśmy się, że towar doszedł. Ale rozwój kolejnych rzeczy, które powstawały, spowodowało to, że znowuż te firmy musiały spojrzeć na to dosyć innowacyjnie. I ta innowacja na tym polegała, że mając takie duże wolumeny danych, oni zauważyli, że prawdziwe korzyści w danych wiążą się tak naprawdę z wiedzą, co w tych danych mamy. Także biorąc pod uwagę te dane, które posiadają, zaczęli wyszukiwać wiedzę swoich danych i mając tę wiedzę swoich danych, mogli budować różne rzeczy. Na zdjęciu się pojawił tutaj pan Aleksander Gawronik. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki fajny przykład, który można znaleźć nawet w Wikipedii, że w 1989 roku, któregoś tam marca, było ogłoszone, że wchodzi przepis nowy, że można sprzedawać waluty. Następnego dnia na wszystkich punktach granicznych w całej Polsce były otwarte kantory tego pana. Zwróćcie uwagę, jak cenna jest informacja. Ja nie mówię tutaj o źródle tej informacji, może on przypuszczał, że taka ustawa wejdzie, nie wnikam w to, ale ta informacja ma niesamowitą wartość biznesową. Popatrzcie na Call of Duty. Nie znam tej gry w ogóle. Ja ją poznałem przez to, że czytałem publikację na KDD. Kilka lat temu na KDD, to jest taka znana konferencja związana z data miningiem, machine learningiem, Call of Duty dostał nagrodę tam w kategorii komercyjnych rozwiązań, zastosowań machine learningu i data miningu, ponieważ oni wdrożyli w tej grze system antyfraudowy. Ja się zdziwiłem, system antyfraudowy w grze, ale się okazuje, że tam ludzie grają w tą grę w ten sposób, że sprzedają potem swoje profile. Czyli jak sprzedajesz swój profil, to musisz tam naczaskać jakąś ilość punktów. I jednym sposobem na przykład nabicia punktów to było tak, że 2 kumpli się umawiało i jeden drugiemu strzelał w łeb. No i robił sobie punkty. Ale takich scenariuszy można oczywiście mnożyć. No i oni zbudowali taki model, który w czasie rzeczywistym, niesamowita ilość graczy, bada, czy ktoś nie próbuje właśnie wyłudzać i budować tego typu rzeczy.
Xbox. Nie dosyć, że systemy rekomendacyjne proponujące nam jakieś gry, jakieś rozwiązania, to też jeszcze kompletnie inne podejście, jak tutaj pasjonata naszego deep learningu u nas w firmie mi opowiada, coś, co będzie po deep learningu, jak deep learning dojdzie do końca. Czyli Microsoft pracuje nad algorytmami, gdzie może w inny sposób, używając jakichś tam metod probabilistycznych i stochastycznych, wyliczyć poziom skilli użytkowników, którzy grają w tą grę. Zwróćcie uwagę na następną rzecz. My, jako techniczni ludzie, mamy już takie narzędzia, które mogą dogonić te rzeczy, które były kiedyś przez komputery nieosiągnięte. I tutaj mam na myśli właśnie dwie gry. Jedna gra, która pokazuje poziom intelektualny niektórych ludzi, postrzegana jest jako symbol inteligencji, czyli gra w szachy, które złożoność jest mniej więcej taka, jakbyśmy napisali 1,37 zer, czyli tyle różnych kombinacji można ułożyć. Już ładnych parę lat temu komputer wygrał w te szachy. AlphaGo, 2016 rok, rozwiązanie, które zostało stworzone, wygrało z mistrzem świata w tą grę. Chciałem zwrócić uwagę, że ta gra ma złożoność 1 do 141 zer, czyli taka ilość kombinacji. Nie do zasymulowania przez komputer z punktu widzenia tego działania. I to są algorytmy, które mamy, z którymi mamy do czynienia, które możemy używać. Dwa lata temu Computer Vision, algorytmy uczenia głębokiego, dogoniły już człowieka, właściwie go już przegoniły, jeśli chodzi o rozpoznawanie treści na obrazach czy klasyfikację obrazów. Widzicie Państwo, że jesteśmy na takim etapie cywilizacyjnym, że warto z tego skorzystać. I teraz w paru słowach chciałem powiedzieć o czymś bliskim mojemu sercu, czyli o Technology Innovation Data Knowledge, czyli o naszej firmie. Nasza firma, która właśnie od 10 lat stara się dostarczać firmom rozwiązań wykorzystujących właśnie technologię dane i innowacyjność, tak żeby mieli wiedzę w swoich procesach biznesowych. My działamy tak naprawdę w trzech obszarach, w takim dużym skrócie można było to powiedzieć, czyli tak zwanej inteligencji biznesowej, czyli business intelligence, big data, hurtownie danych, wizualizacja, Power BI, gdzie między innymi nasza liderka Magda prowadzi zespół BI-owy, współpracuje z nami architekt Grzesiu Stolecki. Mamy team Advanced Data Analytics, gdzie tak naprawdę staramy się zajmować takim prawdziwym data science, jak my to mówimy, czyli optymalizacja kombinatoryczna, dyskretna, szeregowanie zadań, wyszukiwanie jakichś anomalii czy data mining, tego typu rzeczy, gdzie między innymi zespołem kieruje koleżanka dr Natalia, które wymieniam ich specjalnie, bo macie okazję tutaj z nimi wszystkimi się spotkać i porozmawiać. No i team Artificial Intelligence, gdzie staramy się budować właśnie algorytmy, znaczy wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego, deep learningowe, czy właśnie Computer Vision, albo analizę tekstu pod kątem właśnie NLP. Kolejna rzecz, która parę lat temu utworzyliśmy, to jest Data Scientist as a Service, czyli właśnie świadczenie takiej usługi dla firm, które czy to budują dopiero zespół, czy mają za mały zespół, czy w ogóle tego zespołu nie mają, gdzie my możemy wejść albo z mentoringiem, albo ze wsparciem, albo wręcz z realizacją projektów i właśnie rozwiązywać tego typu problemy od strony tego działania. I teraz przedstawię może... To nie ten slajd opowiadałem, przepraszam bardzo, opowiadałem o slajdzie, kto nam zaufał. No, nie chciałem się tym aż tak chwalić, może dlatego przeszedłem już do następnego slajdu, gdzie mówiłem właśnie o teamie Data Scientist as a Service, gdzie właśnie ten zespół świadczy te usługi, o którym ja powiedziałem. I najnowsze nasze dziecko, wykorzystujące nasze doświadczenie do biznesu, rozwiązań, które budujemy, to jest rozwiązanie, które w tej chwili powstaje, ewoluuje i jest stworzone na tę chwilę właśnie na platformie Azure, gdzie dostarczamy gotowej platformy albo platformy takiej, którą możemy skustomizować, przygotować, spersonalizować pod klientów, które rozwiązują problemy tak naprawdę związane z przemysłem 4.0, czyli między innymi takie rzeczy jak predykcja, czyli predykcja, predictive maintenance, czyli predykcja awarii, albo proactive maintenance, czyli wychwytywanie anomalii na produkcji, zarządzanie kontrolą jakości, zarządzanie zasobami, optymalizacja stanów magazynowych, czy chociażby optymalizacja samych planów. Nie będę tutaj w tym momencie więcej o tym mówić, bo myślę, że będzie okazja w ciągu tego dnia więcej na ten temat porozmawiać. Ja serdecznie zapraszam wszystkich na nasze stoisko. Jesteśmy tutaj większym zespołem, więc jest okazja o różnych tematach porozmawiać. I ostatnią rzecz, na którą chciałem zaprosić, to nasze sesje. Za chwileczkę po sesji otwarcia będę miał przyjemność ja poprowadzić sesję, gdzie ta sesja będzie lightowa. To będzie sesja taka inspirująca, pokazująca właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji i data science w przemyśle i w biznesie. A w dniu jutrzejszym,
musiałem, wracam do korzeni i chcę powiedzieć o nowościach SQL Servera. Wiem, że to nie jest w tej chwili takie trendy, bo lubimy chmurę, ale moja wersja demo stoi na Kubernetesach w Azurze, więc jest to powiedzmy w linii cloudowej. Opowiem o Big Data Cluster, o Sparku, o tym, co jest nowego w SQL-u 2019 i czy to jest ciekawy kierunek. Co jest jeszcze ciekawe, godzinę później zespół mój pięcioosobowy opowie, pokaże, jak w 2 godziny można dane, które pozyskamy, przetworzyć na data lake'u przy użyciu Databricksa i Azure Data Factory, a wyniki, które modeli, które na Databricksie zaimplementują machine learningowe, zwizualizować w Power BI-u. I ten cały flow oni przed Państwem zrobią w 2 godziny. Zobaczycie, że jest to możliwe, żeby w tak szybkim czasie wyciągnąć wiedzę z danych Big Data. Ja zapraszam, dziękuję bardzo, zapraszam z powrotem na scenę mojego przyjaciela Huberta. Dziękuję, że możemy być partnerem tak wspaniałego wydarzenia i oddaję głos Hubertowi. Dobra, dziękujemy bardzo firmie TIDK. Firma TIDK już od wielu, wielu lat wspiera nasze inicjatywy jako społeczność, także jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni, że to robią dla nas. A w tej chwili chciałbym na scenę zaprosić przedstawiciela naszego następnego sponsora, jakim jest firma Microsoft. Krzysztofie, też możesz się przedstawić. A tu masz jeszcze mikrofonik, drugie berło, proszę bardzo. Dzień dobry, przyszedłem tutaj z garażu, jak to nazwał Łukasz, czyli z Microsoftu. W Microsoftie jestem odpowiedzialny za produkty serwerowe, SQL Server, Windows Server, Microsoft Azure. Dziękuję Hubert za zaproszenie do konferencji, bardzo fajnie jest tu być. Ja tu osobiście jestem 2 raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Wszystkim Wam Państwu gratuluję, że wybraliście tę konferencję, najlepsza konferencja dejtowa w Polsce. To, co chciałbym chwilę opowiedzieć, to opowiedzieć trochę o trendach, jakie widzimy na rynku IT, co się dzieje, jak Microsoft te trendy adresuje. Hasło "Świat się zmienia", taki niby frazes, ale tak naprawdę jakbyśmy się cofnęli do roku 2000, czyli w sumie nie tak dawno. Oczywiście niektórzy z Was tu pewnie byli bardzo młodzi, ale niektórzy już nie tacy młodzi. W 2000 roku na liście z listy top 500 Forbesa w 2000 roku, gdybyśmy dzisiaj patrzyli, ile firm jeszcze jest na tej liście dzisiaj, ponad 50% tych firm już nie ma. Albo nie istnieją, albo zostały przejęte przez inne organizacje. Top 10 największych firm na świecie w 2000 roku pod względem kapitalizacji, w top 10 dzisiaj została tylko jedna i jest nią Microsoft. Pozostałe firmy to były jakieś tam Citibank, Walmart, firmy paliwowe, telekomy, wszystkie te firmy jakby już nie cieszą się takim powodzeniem inwestorów. Firmy te zostały zastąpione przez spółki technologiczne. Jest to Amazon, jest to Google, jest to Microsoft, Alibaba czy Apple. Dlaczego te firmy teraz są jakby tak cenione przez inwestorów? Gdyż te firmy jakby wpływają na nasze życie, wpływają na to, w jaki sposób się porozumiewamy, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób zachodzą interakcje między ludźmi. Te firmy umożliwiają transformację, cyfrową transformację, taki trochę jakby nazwijmy wyświechtany termin, bardzo często używany na konferencjach biznesowych. Ale dlaczego o nim mówię? Gdyż u podstaw transformacji tego, co się dzieje, są dane. To, co Łukasz powiadał, to dane i te dane pozyskiwane z różnych źródeł, pozyskiwane od klientów, z części operacyjnej, produkcja, logistyka, pracownicy, z samych produktów. Te dane są w sposób ciągły pobierane, w sposób ciągły analizowane i wracają. Wnioski z analizy tych danych wpływają na to, w jaki sposób pracujemy, jak te produkty są jakby poprawiane, w jaki sposób optymalizujemy produkcję, unikamy defektów. Cały ten proces nazwaliśmy cyfrowym sprzężeniem zwrotnym, cyfrową pętlą zwrotną i chciałbym pokazać przykład jednej z firm, która w sposób doskonały jakby wykorzystuje to. Jest to Tesla, czyli firma, której jeszcze w 2000 roku i nie było, Łukasz też ją u siebie miał. Także innowator nadający jakby kierunki w branży motoryzacyjnej. Tesla miała kilka lat temu, znaczy nie kilka lat temu, tak naprawdę bardzo niedawno, rok temu, problemy ze swoim modelem 3 po wpuszczeniu go na rynek. Okazało się, że konsumenci i klienci mówią, że coś jest nie tak z systemem hamowania. W testach także wychodziło, że coś hamuje na zbyt dalekiej odległości. Tesla jakby słuchała tego, jakby pobierała te informacje, zaczęła analizować swoje produkty poprzez telemetrię, pozyskiwać te dane, analizować przy pomocy oprogramowania sztucznej inteligencji. I to, co zrobiła? Zrobiła zdalny update. Za niedługo po tym, jak te problemy się wyszły na jaw, zrobiła update swoich samochodów i dzięki temu zdalnemu update'owi droga hamowania skróciła się o 6 metrów. Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, bez wizyty w warsztatach.
tak naprawdę staje się jakby codziennością. Dane. To też Łukasz też mówił. Ilość danych rośnie wykładniczo. Jest to jeden z głównych trendów na rynku, czyli wzrost danych, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co z tymi danymi robimy. W 2025 tych danych będzie 163 zetabajty. Ciężko mi jest w ogóle wyobrazić, co to znaczy 163 zetabajty. Natomiast jest to na pewno jest to ogrom. Kolejnym trendem, jakim widzimy jest na rynku, jest oczywiście chmura. Coraz więcej firm korzysta z chmury, coraz więcej firm otwiera się na chmurę, mają wpisaną w swoją strategię. Już według badań McAfee'ego ponad 80% firm ma w swojej strategii, w swoich budżetach wprowadzoną chmurę. I sztuczna inteligencja, czyli coś, co jeszcze kiedyś wydawało się science fiction, dzisiaj zawita, jakby tak wywita pod strzechy, tak mówiąc kolokwialnie. Czyli coraz więcej firm używa sztucznej inteligencji do tworzenia własnych produktów, do optymalizacji, używa ich w procesach produkcyjnych. Nakłady na sztuczną inteligencję dla przykładu w 2017 się potroiły, czyli to już naprawdę są bardzo, bardzo duże cyfry. I teraz, czy to rzeczywiście jest widoczne u klientów? Zrobiliśmy badania razem z Keystone. Odpytaliśmy ponad 300 firm topowych, największych marek na świecie. Zadaliśmy ponad 70 różnych pytań, jakby szukając odpowiedzi, dlaczego jedne z tych firm radzą sobie lepiej, dlaczego jedne z tych firm radzą sobie gorzej. I doszliśmy do takiego jednego wniosku, że firmy, które używają danych, pozyskują te dane, analizują te dane, wykorzystują chmurę, ale także wykorzystują sztuczną inteligencję do pracy z tymi danymi, pozyskują wiedzę z tych danych, te firmy przeciętnie miały dwukrotnie wyższą marżę i przeciętnie każda z tych firm miała 100 milionów wyższy wynik. To już są cyfry, które na pewno jakieś robią wrażenie i warto o tym pamiętać. Jeden wspólny mianownik dla tych wszystkich firm, wszystkie te firmy mają nowoczesne środowiska danych. A co to znaczy tak naprawdę? Jak my to rozumiemy? Co to znaczy jakby nowoczesne środowisko danych, z angielskiego modern data, z tej, nie wiem, czy to na polski jakoś się bezpośrednio tłumaczy. Jest to możliwość pozyskiwania danych tak naprawdę z każdego źródła, czyli geolokalizacja, point of sales, social media, wszelkiego rodzaju czynniki. Są to dane ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane, przechowane w różnego rodzaju formacie. Trafiają one do naszych data centers, do data centers firm, trafiają oczywiście do chmury. Tak naprawdę najczęściej są, w większości firm są i tu, czyli mamy je i w własnym scenariuszach on-premise i w chmurze, gdy rzadko kiedy mamy takie firmy, jeszcze patrząc na rynek, które by były w 100% w chmurze, natomiast większość firmy już w jakimś tam stopniu używa tą chmurę. I to, co ważne, to oczywiście używanie nowoczesnych narzędzi BI-owych i sztucznej inteligencji do pracy z tymi danymi, do wyciągania wniosków. Nie patrzenie tylko na historię, ale także patrzenie do przodu i jakby próba kreowania tej przyszłości. I co Microsoft ma tutaj do zaoferowania do tego, w jaki sposób możemy się modernizować, w jaki sposób możemy modernizować naszą pracę z danymi, to oczywiście w dalszym ciągu wspieramy i mamy zamiar pewnie jeszcze przez długie lata wspierać rozwiązania on-premise'owe, czyli SQL Server, to co Łukasz mówi, PASE, wcale nie do końca jest to PASE, jest to bardzo często ciągle używany serwer, zresztą Łukasz tym doskonale wie, przez firmy. Kolejna wersja jest już w preview 2019, coraz bogatsza, o coraz większych możliwościach. Możliwości są modernizacji oczywiście do naszej chmury Azure SQL DB, możliwość skorzystania z zarządzania przez Microsoft baz danych i koncentracji się tylko na danych, a nie na jakby już na całej części administracyjnej. Jest oczywiście oferta Azure Cosmos DB dla tych firm, które potrzebują jakby skali, działają na skalę globalną, potrzebują dużej szybkości, potrzebują wysokiego SLA. I na koniec oczywiście analityka, wszelkiego rodzaju narzędzia pozyskiwania danych, przetwarzania, przygotowywania tych danych do późniejszej analizy i prezentowania ich. Wydaje mi się, że albo jestem na ten temat przekonany, że chyba jako jedyny dostawca mamy jakby taką pełną ofertę jakby od lewa do prawa, jako jedyni mamy tak naprawdę pewną ofertę do chmury hybrydowej, a wiemy, że jest to ważne, gdyż jeszcze nie wszyscy klienci są gotowi do pełnego przejścia do chmury i mają swoje, z różnych względów trzymają swoje dane jeszcze w data centers. Na koniec tylko dwa slajdy. Azure, już 54 regiony, ponad 90 standardów. W Polsce niestety jeszcze regiony nie mamy, natomiast to zależy tylko tu od nas wszystkich. Jeśli będziemy używać chmury w sposób bardziej intensywny, to data center też powstanie, natomiast to jest pewnie kwestia czasu. I ogłoszenie parafialne SQL Server 2008. Jeśli u kogoś z was jeszcze ten serwer gdzieś tam się przewija w waszej infrastrukturze, przypominam, że za niecałe 2 miesiące skończy się jego wsparcie. Proponuję albo zaupgradeować się do wyższej wersji, albo mamy ciekawą ofertę migracji do chmury wraz z dodatkowym darmowym wsparciem. Dobrze.
Na koniec zostawiam was tylko z naszym zmodyfikowanym motto, a nawet nie motto, tylko misją. Dajemy narzędzia innowatorom, wam wszystkim tutaj, żebyście mogli przy pomocy tych narzędzi i przy pomocy danych tworzyć lepszą przyszłość, lepszy świat. Dzięki, Hubert. Oddaję głos. Bardzo dziękujemy firmie Microsoft za pomoc przy organizacji naszej konferencji. A w tej chwili chciałbym zaprosić na scenę przedstawiciela następnego sponsora, takiego bym powiedział Beniaminka w analityce i tak dalej, firma Clouds on Mars. No mówię w porównaniu na przykład do TDK. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dominik Kaczmarek. Z racji tego, że jesteśmy złotym sponsorem tej wspaniałej konferencji, to mam ten przywilej, żeby przez kilka minut opowiedzieć Państwu w paru zdaniach, czym się zajmujemy. Być może niektórzy z Państwa już nas kojarzą, ale to o tym za chwileczkę. Otóż jesteśmy firmą polską, mamy swoją siedzibę w Warszawie, ale mamy też swoje biuro w Redmond przy Microsoftie, o tym też za chwilkę, albo może w kuluarach. I to, co robimy, to, co oferujemy naszym klientom, to pomagamy im wyciągać wnioski z danych. Robimy to poprzez połączenie wiedzy domenowej, wiedzy biznesowej, przede wszystkim z obszaru handlu, retailu i FMCG, z wiedzą techniczną, czyli z tym, po co tutaj jesteśmy. Jeśli chodzi właśnie o technologię, to skupiamy się na data platform, czyli to, co dla mnie jest wszystkim pomiędzy danymi, w jakiejkolwiek postaci by one nie były, poprzez ich przetwarzanie, ETL, hurtownie, baz danych, Azure, machine learning, kończąc na zwizualizowaniu tych wniosków biznesowych w Power BI-u. I Power BI nieprzypadkowo tutaj jako jedyny jest może gdzieś tam ukryty w rogu, gdyż Power BI uważamy, że jest naszym konikiem. Jesteśmy z tą technologią w zasadzie od samego początku, od czasów, kiedy w community Power BI-owym można było nowe feature'y przegłosować 50 głosami. Wtedy już zajmowaliśmy się Power BI-em. To właśnie Clouds on Mars przyniosło na polski rynek, do Polski szkolenia Power BI Dashboard in a Day. Być może część z Państwa miała okazję w nich uczestniczyć. Do tego czasu przeszkoliliśmy już grubo ponad 500 osób. To są darmowe szkolenia, które robimy wspólnie z Microsoftem. Teraz już też oferowane przez inne firmy. Myślę, że to bardzo się przyczyniło do popularyzacji Power BI-a w Polsce. Jestem tutaj w grupie kilkunastu osób. Moi koledzy i koleżanki, może pokażcie się, gdzie jesteście. Rozproszeni. Bardzo zachęcam właśnie do kontaktu, do rozmowy, do podzielenia się tym, co Państwo robicie, dowiedzenia się więcej, co my robimy w Clouds on Mars, jak do nas dołączyć. Kto pozował do tego zdjęcia w tym kombinezonie, być może Państwo kojarzycie. I jednocześnie chciałem zaprosić na sesję moich kolegów. Tutaj właśnie są wymienione. Tak jak usłyszeliście, może my jesteśmy Beniaminkiem jako Clouds on Mars, jako firma na tej konferencji, natomiast nasi koledzy występowali tutaj już wielokrotnie i niektórzy nawet podczas tej konferencji obchodzą dziesięciolecie, dziesiąty rok z rzędu będą występować przed Państwem, dlatego być może przyniosą nawet tort. Bardzo zachęcam do kontaktów w przerwach. Mamy też swoją salkę na górze, czyli na pierwszym piętrze, gdzie można spokojnie porozmawiać z nami, poznać się i jeszcze raz zapraszam bardzo na sesję moich kolegów. Dziękuję za uwagę i życzę udanej konferencji. Dziękuję bardzo. Jakby ktoś nie wiedział, to ta salka do tej salki dochodzi się od naszego głównego wejścia do centrum konferencyjnego. Tam trzeba po prostu w prawą stronę, jakbyśmy wchodzili do centrum, wchodzimy w prawo klatką schodową na górę i tam już są strzałeczki, potem jest taki duży roll-up. Nie sposób jest ominąć ich miejsca, także tam można wejść i zobaczyć, co oni tak naprawdę tam robią w tym Clouds on Mars. Dobra, teraz na scenę. Czy jest przedstawiciel Future Processing?
Jest, proszę bardzo, zapraszamy na scenę. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Danielczyk i z tego miejsca chciałbym w imieniu Future Processing, a w szczególności grupy Data Solutions, przywitać Państwa na tej konferencji. Bardzo dziękujemy, że jesteście tutaj z nami. W tym roku po raz pierwszy występujemy tutaj w roli sponsora, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy wspierać organizację tego wydarzenia również w ten sposób. Chciałbym, korzystając z okazji, zaprosić Państwa na prelekcję moich kolegów. Jest to pierwsza prelekcja Tomka Krawczyka, która odbędzie się w dniu jutrzejszym na temat partycjonowania danych w rozwiązaniu Big Data. Oraz chciałbym zaprosić również na prezentację Krzyśka Kotowskiego, który będzie mówił o uczeniu maszynowym w praktyce. Zapraszam również do odwiedzenia naszego stoiska w holu, gdzie moglibyśmy porozmawiać o rozwiązaniach, które robimy na co dzień robimy w naszej firmie, nie tylko teraz, ale również o tym, co zamierzamy robić w przyszłości. Chciałbym Państwu życzyć udanych dwóch dni tej konferencji, nie tylko zdobycia wiedzy, ale również inspiracji. Inspiracji po to, żeby móc przeżyć kolejny rok, czekając na kolejne wydarzenie SQL 2020. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy, Future Processing. No i mamy jeszcze ostatnie wystąpienie tutaj naszego sponsora, firma Spirosoft. Czy jest ktoś z firmy Spirosoft? O, jest, proszę bardzo. Tutaj berło jedno. Dzięki. A myślę, że drugie to ja już zrobię. Dobra, super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Miałem za dużo slajdów, także chyba tylko jeden. Cześć, mam na imię Sławek. Mam okazję dzisiaj reprezentować firmę Spirosoft, w której zajmuję się działaniami operacyjnymi. Chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć troszeczkę o firmie, bo jesteśmy młodym software house'em z Wrocławia. Firma powstała 3 lata temu. Wspólnie z grupą przyjaciół postanowiliśmy zmienić trochę coś w naszym życiu. Chcieliśmy założyć swoją firmę. Po latach spędzonych w korporacjach postanowiliśmy, że stworzymy miejsce, w którym chcielibyśmy pracować. Tak jak powiedziałem, to było 3 lata temu. Postanowiliśmy, że stworzymy firmę, do której z chęcią przychodzi się do pracy, która jest otwarta na nowe pomysły, która daje możliwości rozwijania się, która daje pracownikom możliwość decydowania o tym, w jakim kierunku ta firma się rozwija i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak powiedziałem, zaczęliśmy w mieszkaniu naszego prezesa 3 lata temu. Na chwilę obecną mamy 320 pracowników, 3 lokalizacje w Polsce, kilka też zagranicznych. No dobra, zdecydowaliśmy, że założymy tą firmę. Teraz pytanie, które musieliśmy sobie postawić, to okej, na jakich filarach będziemy opierać tę naszą nową firmę? I zdecydowaliśmy, że to będą 3 filary. Pierwszy to ludzie, drugi to technologia, a trzeci to wiedza ekspercka dziedzinowa. Jak myślicie, który z tych filarów jest najważniejszy według Was? Który? No wszystkie są ważne, wiadomo, ale jeden dla nas przynajmniej, tym najważniejszym są ludzie. Bez ludzi software house nie uda się, biznes software house'owy się nie uda. Wytwarzanie oprogramowania się nie uda, bez dobrych ludzi dobre oprogramowanie nie powstanie, więc to dla nas jest najważniejsze, dlatego bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby ci ludzie czuli się u nas dobrze. Czyli luźna, rodzinna atmosfera, brak rozbudowanej kadry menadżerskiej, dosyć płaska struktura i możliwość decydowania o tym, w jakim kierunku ta firma się rozwija. Druga część, bardzo istotna, to oczywiście technologia, bez której ten biznes też by się nie udał. Technologia to oczywiście nie tylko interesujące projekty, w których możemy się rozwijać, ale również ciągła inwestycja w to, żeby wraz ze zmieniającym się rynkiem mógł oferować kolejne nowe rozwiązania.
Dlatego też zdecydowaliśmy się wraz z rozwojem firmy zorganizować taką strukturę career development managerów, którzy dbają o rozwój pracowników. Plus dodatkowo, co się rzadko też zdarza, mamy rolę CTO, którego głównym zadaniem jest to, żeby wynajdować niszowe technologie, najnowsze rozwiązania i wokół tego budować zespoły, ludzi, kompetencje. Trzeci filar, który też jest istotny, na który bardzo zwracają uwagę nasi klienci, to wiedza dziedzinowa. Bo sama technologia to nie wszystko. Klienci oczekują również od nas tego, żebyśmy byli w stanie im doradzić. Nie chcemy być programistami, którzy tylko kodują. My chcemy być ludźmi od technologii, którzy znajdują rozwiązania realnych problemów biznesowych. A w związku z tym, że tych projektów robimy całkiem sporo i przez lata udało nam się zdobyć całkiem spore doświadczenie, wyodrębniliśmy kilka obszarów biznesowych, wokół których budujemy naszą wiedzę ekspercką, naszą wiedzę dziedzinową. Tak? I tutaj możemy się pochwalić tym, że każdy taki z obszarów ma odpowiedzialne osoby, które działają jako konsultanci dla klientów. To bardzo nam pozwala zdobywać kolejnych klientów, tak? I robić ciekawe projekty. Jeśli chodzi o te obszary biznesowe, to mamy ich kilka. Jednym z nich są na przykład finanse, ale również rozwiązania stworzone wokół na przykład Industry 4.0, czy rozwiązania IoT i wiele, wiele innych. To chyba na tyle. Chciałbym wam wszystkim jeszcze raz życzyć udanych sesji i zaprosić do naszego stanowiska. Możecie też nas śledzić w social media, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Dzięki. Dobra. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy oczywiście także innych sponsorów w czasie naszej tutaj imprezy, która będzie się ciągnęła przez następne dwa dni. Możemy oczywiście przechodzić na stanowiska DB Watch, Elite Mind i Veeam oraz sobie kupić trochę książek na stanowisku Nowatechu, więc żeby trafiły do nas, to my jesteśmy ciekawi też, jak wam się tu podoba. I teraz tak, może slajdy pokażę, bo tutaj się jakoś coś mi tutaj nie pokazało. Momencik, o proszę bardzo, chwilka, trzy sekundy. Hops. Coś widać? Jest! Więc tak, mamy takie nowe narzędzie, znaczy może nie nowe. Wprowadziliśmy je w zeszłym roku, w tym roku trochę na większą skalę. Jest to aplikacja Inventory. I teraz chcielibyśmy, żebyście też korzystali z niej. Wiem, że dużo osób już się zapisało, ale ci, którzy się nie zapisali, to bardzo prosimy, żeby to zrobili. To jest też trochę dla was, ale to jest też trochę dla nas, bo tak, wy możecie sobie ułożyć własną agendę, możecie zobaczyć, czy wprowadzamy w niej jakieś zmiany, bo czasami jest tak, no nie wiem, ktoś się źle poczuje z prelegentów, musimy go, nie wiem, odstawić na bok na chwilę, zamienić sesję, ogłoszenie leci na inwentory, wy wszystko wiecie od razu. Te zmiany oczywiście będą też publikowane na jakichś tam tablicach i tak dalej, ale najszybciej dotrzecie przez właśnie tą aplikację. W tej aplikacji macie też możliwość pozostawiania komentarza po takiej sesji, na której byliście i stwierdzicie, że jakaś była fajna albo niefajna, albo na przykład prelegent powinien się lepiej ubrać, na przykład w taką koszulę czy coś takiego. Bądźcie aktywni. W takim sensie, że tam jeszcze będzie pewnie ankieta, gdzie zadamy wam pewnie trochę pytań odnośnie przyszłości SQL Day'a, więc też może będziecie mogli jakby oddać swój głos. My jesteśmy ciekawi i my też jakby na podstawie tego, co powiecie nam przez tą aplikację, będziemy w stanie, że tak powiem, posunąć tę naszą fajną imprezę do przodu. Jeżeli będziecie też posługiwać się social mediami, będziecie wrzucać fajne, nie wiem, fotki z prelegentem jakimś fajnym, to użyjcie tego hashtaga SQL Day, a te rzeczy, które zostaną wrzucone na Instagrama albo na Twittera z tym hashtagiem, będą też się pojawiały w aplikacji Inventory. Teraz tak, proszę pamiętać, żeby nosić te rzeczy ze sobą, bo tak, obiekt mamy na wyłączność,
a ochrona ma prikaz wyganiać wszystkich, którzy nie mają takich rzeczy. Więc jeżeli uda wam się na przykład zgubić, to jak najszybciej się zgłaszajcie do naszych pomocników, żeby zrobili wam zamiennik, żebyście przypadkiem no, nie stracili części jakiejś tam naszej konferencji. Teraz tak, to będzie tak, że my będziemy tak naprawdę obserwować trochę, co będzie się działo, jeżeli chodzi o odpowiedzi na te rzeczy, które tam zadajemy, pytania i tak dalej. I na sesji zamknięcia pewnie będzie albo jakieś losowanie, albo jakiś inny sposób wynagrodzenia. Po prostu ankiet papierowych jakby w tym roku nie ma, zastąpimy je tak jakby elektronicznymi, a ci, co tutaj bywają, to wiedzą, że na końcu można też wyjść z czymś ekstra z tej konferencji. Teraz tak, dzisiaj myślę, że około 6 godziny, bo to tak, sesje skończą się o 5.50, myślę, że damy wam 10 minut, spotykamy się tutaj, jak jest fontanna, na tym zejściu na schodach, robimy tradycyjne, fajne zdjęcie nas wszystkich, żeby pokazać światu, jak tu jest fajnie i dużo nas. Może wszyscy się zorientowali, zaraz potem jest wieczorna impreza, także można potem przejść sobie do naszego miejsca, tam gdzie normalnie mamy lunch i tam będzie do około północy, będziemy fajnie się bawić, będzie jedzonko, coś do picia, trochę do takich rozluźniających napojów też, także serdecznie zapraszam. Można też kogoś, jakąś swoją drugą, lepszą połowę przyprowadzić. Tutaj też pozwalamy, mamy też ekstra. I też trzeba pamiętać, żeby wziąć te identyfikatorki. Dla tych gości, że tak powiem, ekstra też mamy fajne rzeczy do ubrania. Teraz tak, będzie trochę atrakcji tam. Między innymi będzie fotobudka, gdzie będzie można sobie fajne zdjęcie pamiątkowe zrobić po konferencji. No i co? Zapraszam do jeszcze na nasze inne imprezy. I teraz tak, tutaj na prezentacji Microsoftu było troszkę wspomniane o tym, że kończy się wsparcie dla SQL 2008. PaaS i Data Community też jakby włączają się w pewną edukację z tym związaną. Zrobimy coś takiego jak będziemy elementem czegoś takiego jak Modern Migration Tour. Więcej szczegółów pewnie w ciągu następnych 2 tygodni, to będzie raczej w formie całodniowych warsztatów. Wiem, że zrobiliśmy SQL Saturdaya w tym roku, ale chcemy jakby podkręcić gałkę więcej, zrobimy jeszcze jednego. Szczegóły też oczywiście pewnie na jutrzejszej sesji zamykającej. No i pamiętajcie o tym, że wokół was być może coś się dzieje regularnie co miesiąc, a może co 3 miesiące. Warto się rozejrzeć, bo jakby te aktywności nasze się trochę zwiększają. No i oczywiście, jak zwykle na sesji zamykającej ogłosimy, kiedy będzie, gdzie będzie następny SQL Day i kto będzie główną gwiazdą na SQL Dayu. No i zapraszam do korzystania. Dziękuję bardzo.